Doradcy firmy nam, a jedna pożądki lije. Wszystkim nam przynosi boskie lekarstwo. Jest nam i naszym bólem. Lekarstwo potrzebne nam i na nasze bóle. Ona żyli przywijety nasze bóle. Ona pragnie pielęgnować nasze bóle. Ona żyli przywijety nasze rany. Pragnie pielęgnować nasze rany. Tylko ljubawi. Tak wielką miłością. Nieżności. Czułością. Macierzyńskie topliny. I macierzyńskim ciepłem. Majka dolazi k nama. Matka przybywa do nas. I ona żyli podygnąć o grzeszne człowieczanki. Ponieważ pragnie podźwignąć grzeszną ludzkość. Ona dolazi k nama, kiedy majka, która jest zabrana za nasze zbawienie. Ona przybywa do nas, ponieważ jest matką zatroskaną z powodu naszego zbawienia. I każe. I mówi. Draga dziecko. Drogie dzieci. Ja jestem z wama. Jestem z wami. Ja dolazi među was, jer wam želim pomoći da mir dođe. Przychodzę do was, gdyż pragnę, by przybył i pokój. Ale draga dziecko, ja was treba. Ale drogie dzieci, wy jesteście mi potrzebni. Ja z wami mogę ostwarzyć mir. Ponieważ mogę z waszą pomocą urzeczywistnić pokój. Za to te draga dzieci, dłużcie to dobro. Dlatego drogie dzieci, zdecydujcie się na dobro. A walczcie proti zła, proti grzechom. A walczcie z złem i grzechem. Majka mówi jednostawnie. Matka mówi w prosty sposób. Ona tylko puta ponawia. Ona wielokrotnie powtarza. Ona się nigdy nie umarza. I nigdy się nie męczy. Koi mi od nas teraz mnogie majki. Tak jak i wy, matki, które jesteście tutaj wśród nas. Koko ste puta swoje dzieci ponowili? Ile razy powtórzyłyście do swoich dzieci? Uczcie. Uczcie się. Radzicie. Pasujcie. Słuchajcie. Słuchajcie. Nawet to, to niedobre. Nie czyńcie tego, bo to jest niedobre. Tysiące tysięcy tu puta to ste ponowili swoje dzieci. Tysiąc i tysiąc razy powtórzyłyście to do swoich dzieci. Ja se nam, że już nie jestem umarł. I ja mam nadzieję, że jeszcze się nie zmęczyłyście. Ale twoja majka od was jeden raz może być tak stresem, ale sama jeden put ponowla z tą dziecku, jeden put jedną stoła, jeżeli nikt nie ponowla. Dali, czy któraś się z was matek obecnych tutaj może powiedzieć, że tylko raz powiedziała coś do swojego dziecka i nie chciała już powtarzać? Nie ma majki. Nie ma takiej matki. Waka majka mora ponawiać. Każda matka musi powtarzać. Majka mora ponawiać, a dziecka nie by to mora. Matka musi powtarzać, żeby dzieci nie zapominały. Majka nie doszła k niemu, da nam nese strach. Matka nie przybyła, żeby przynieść nam strach. Da nas krytyzira. Żeby nas krytykować. Da nam mówi o kraju świata. Nie przyszła, by mówić o końcu świata. Do nas i słów. Czy po wtórnym przyjściu Jezusa? Nie. Nie. Do nas i na nas. Ona przynosi nam nadzieję. Na głowity. Nadzieję wnosi do rodzin. Na ucer. Nadzieję wnosi do kościoła. Każe. I mówi. Draga dziecko. Kochane dzieci. Ako wy budete jaki. Jeżeli silni będziecie wy. I cerk będzie byti jaki. I kościół będzie silny. Ako wy budete słabi. Ale jeżeli słabi będziecie wy. I cerk będzie byti słabi. I kościół będzie słaby. Draga dziecko, wy jeste żywa cerk. Drogie dzieci, ponieważ wy jesteście żywym kościołem. Wy jeste płucia cerkwy. Wy jesteście płucami kościoła. I draga dziecko. I drogie dzieci. Za to was pozywam. Dlatego wzywam was. Wracajcie modlitwy wasze obity. Niech modlitwa powróci do waszych rodzin. Niech swaka wasza obity będzie tam żywa cerkwi. Niech każda wasza rodzina będzie żywym kościołem. Niech swaka wasza obity będzie na kapelce, w której się moli. Niech każda wasza rodzina stanie się kapliczką, w której jest modlitwa. Draga dziecko, nie ma żywej cerkwi bez żywej obity. Drogie dzieci, ponieważ nie ma żywego kościoła bez żywej, zdrowej rodziny. Na posebny način. W szczególny sposób. Gospod nas zove na świętą misję. Matka Boża wzywa nas do mszy świętej. W jednym ukazaniu Gospod każe. Podczas jednego objawienia Matka Boża powiedziała. Że draga dziecko. Drogie dzieci. Kada byście sobie Jezus odłożyła. Gdybyście mieli wybierać. Dojdzie k mnie sutra. Czy przyjść jutro do mnie. Sutra się z mną. Spotkać się ze mną. I rodzić się na świętą misję. Czy pójść na mszę świętą? Nie, nie bądźcie dojdzie k mnie. Nie, to nie przychodźcie do mnie. Idźcie na świętą misję. Idźcie na mszę świętą. Idźcie na świętą misję, znaczy idźcie o susę, Jezus płacę darem na świętą misję. Ponieważ iść na mszę świętą, znaczy iść na spotkanie z Jezusem, który siebie ofiarowuje podczas mszy świętej. Nie muszę otworzyć. Przed nim się otworzyć. Nie muszę predać. Jemu się zawierzyć. I rozmawiać. Z nim rozmawiać. Niech go przyjmie.
i jego przyjmować. Na poseban način Gospoda zove na mjesečnu ispovijed. W szczególny sposób Matka Boża wzywa nas do comiesięcznej spowiedzi świętej. Na klanie przed krzyżem, przed sakramentem. Wzywa do czczenia Krzyża Pańskiego, do adoracji Najświętszego Sakramentu. Na molte krucze naszych obitelji. Wzywa do modlitwy różańcowej w naszych rodzinach. Do czytania Świętego Pisma naszym obitelji. I wzywa do czytania Pisma Świętego w naszych rodzinach. Prawie draga dzieco, neka Biblia bude svakoj vašoj obitelji vidljivo mjesto. I mówi, drogie dzieci, niech Biblia będzie w każdym waszym domu na widocznym miejscu. Czytajcie Święto Pismo. Czytajcie Pismo Święte. Opraszczajcie drugim. Przebaczajcie sobie wzajemnie. Lubicie drugie. Miłujcie się wzajemnie. Majka nas sve nosi u sobie srcu. Matka wszystkich nosi nas w swoim sercu. Majka nas je stawila u swoje srce. Matka umieściła nas w swoim sercu. Kaže w jednej porcji. W jednym orędziu mówi. Draga dzieco. Kochane dzieci. Kiedyście znali, koliko was wolę, koliko was lubię, moglibyście płakać od radości. Gdybyście wiedzieli, jak bardzo was kocham, moglibyście płakać z radości. Tolika jest ljubav majki. Tak wielką jest miłość matki. Ale sigurno jedna od najważniejszych poruka, zajedno sa porukom mira, na koje nas najviše Gospa poziva, jest molitva srca. Ale na pewno jedną z najważniejszych wezwań w Medjugorje, oprócz wezwania pokoju, jest modlitwa sercem. Tylko jak puta Gospa ponowila rieci, molite, 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 draga dziecko. Tak wiele Matka Boża powtórzyła to zdanie, módlcie się, módlcie się, módlcie się, drogie dzieci. Nie módlcie ustami. Nie modlić się tylko ustami. Nie modlić mechanizmu. Nie modlić się mechanicznie. Nie modlić z tradycji. Nie modlić się z tradycji. Modlić sercem. Ale modlić się sercem. Nie modlić kwadraty na zegarze, bo to prije završimy. Nie modlić się, a spoglądać na zegarek, czekając, aż skończymy. Gospa żyje, że odłuczymy do modlitwy. Matka Boża pragnie, abyśmy zdecydowali się na modlitwę. Zabawimy wiemy za modlitwę. Abyśmy poświęcili czas na modlitwę. Modlić sercem, na co nas sama Gospa zove. Modlić się sercem, tak jak wzywa nas Matka Boża. Prije svega znaczy modlić z ljubavi i za ljubav. Przede wszystkim znaczy modlić się z miłością i z miłości. Modlić cijeli